Konnichiwa, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci, jak prawidłowo wymawiać słowa zawierające pomniejszone tsu. A na koniec pokażę Ci kilka przykładów z mangi, w którym właśnie to małe tsu jest zastosowane w nietypowy sposób. Zapraszam! W tym odcinku pokażę Ci zarówno słowa w katakanie, jak i w hiraganie. Jest to w sumie bez znaczenia, w jakim systemie jest zapisane dane słowo, czy jest to zapożyczenie, czy też rdzenie japońskie słowo. Zasada jest zawsze taka sama. I na początek spójrzmy na to słowo. Jest to słowo oto, czyli na przykład dźwięk. Tutaj posłużę się zapisem romaji, żeby pokazać, jak taki zapis może wprowadzać właśnie błąd osoby początkujące, które na przykład nie mają dostępu do nagrań czy prawidłowej wymowy słów z pomniejszonym tsu. Więc zapisujemy to słowo w romadzi i mamy oto, natomiast gdy mamy pomniejszone tsu, często zapis wygląda w ten sposób, żeby jakoś pokazać, że jest to coś zmienionego, że to małe tsu robi jakąś różnicę. I bardzo często ta spółgłoska, która właśnie stoi po małym tsu, jest zapisywana jako podwojenie. Dlatego to może wprowadzać błąd i dużo osób początkujących czyta na przykład takie słowo jako otto. Ponieważ mamy tutaj dwa t, dlatego automatycznie czytamy to jako otto. Natomiast jest to błąd i taki zapis to nie jest tak naprawdę podwojenie. Jest to, wymowa takich słów jest całkowicie inna i chciałbym to zobrazować może w ten sposób, że to będzie nasza wymowa. Tutaj oznacza, ta kreska, jeżeli będzie na górze, oznacza, że wymawiamy, a tutaj robimy pauzę. Więc zaczynamy od o i później mamy to. I w momencie, gdy mamy małe tsu, tak naprawdę jest taka mała pauza, czyli o, to. I teraz, żeby to tsu było słyszalne, urywamy na chwilę dźwięk, czyli tak jakbyśmy chcieli powiedzieć o to, ale na chwilę robimy pauzę. O to. O to. Oczywiście tutaj pomijam na razie tony, czy jest to wznoszący, czy opadający. Tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, że to jest takie urwanie. O to. O to. Wyjątkiem, kiedy rzeczywiście jest to, można to traktować troszkę jak podwojenie, czy może bardziej przedłużenie, i są słowa, kiedy mamy po małym tsu jest znak zaczynający się na s. Czyli na przykład tutaj mamy po małym tsu mamy sai. Więc tutaj już nie robimy takiej pauzy, tylko widocznie to s przedłużamy. Issai. Issai. I właśnie w ten sposób to robimy. I teraz spróbujmy to przećwiczyć na słowach. Pierwsze słowo kitto katto, więc nie kitto katto, tylko kitto katto. Dalej mamy na przykład iku w czasie przeszłym, forma prosta, itta, itta, więc nie itta, tylko itta. Dalej katta, katta, na przykład zwyciężyłem, katta. Dalej mamy 8 lat i tutaj przykład ze znakiem S na S, czyli sai. Hassai. Na przykład 8 lat. Hassai. Dalej mamy pa i tutaj też zasada się nie zmienia. Ippai. Ippai. Motto. Motto. Ciotto. Ciotto. Kekka. Kekka. Dalej. Kakkoi. Więc nie kakkoi, tylko kakkoi. Jissai. Matcha. Matcha. Gishiri. Gishiri. Sassoku. Sappuke. Sappuke. Więc słyszalnie jest ta przerwa. Sappuke. Kitto. Kitto. Isso. I spójrzmy na taki przykład. Jest to skan z mangi Dragon Ball. I tutaj mamy ha i pomniejszone tsu. O tym, jak wprowadzać takie pomniejszone tsu bez niczego później, wyjaśniam w tym odcinku. Tutaj pojawi się odnośnik. I takie zapisy właśnie sugerują sposób wymówienia, że jest to takie urwanie. Możemy sobie, tak żeby poćwiczyć to, wyobrazić, że będzie tam na przykład słowo hakka, hakka, czyli jakby podpalenie. I w momencie, kiedy będziemy chcieli wymówić k, po prostu nic nie mówimy i wtedy prawidłowo wymówimy to, co jest tutaj napisane. Załóżmy, że chcemy powiedzieć to słowo hakka, czyli hakka. I teraz nie wymówmy tego k. Hak. Więc tutaj można właśnie wyobrazić sobie, jak ta postać to wypowiedziała. Poderwał się do lotu, więc hak, hak. I tego bez tego k. Więc to małe tsu właśnie sugeruje takie ucięcie. Dalej, mamy tutaj u i pomniejszone tsu. Wyobraźmy sobie słowo utta, czyli na przykład sprzedać w czasie przeszłym, prostym. Utta. I tutaj coś go zabolało, więc poczuł taki właśnie ból, więc wydał z siebie dźwięk ut, czyli coś go zabolało. Dalej mamy ku i pomniejszone tsu. Na przykład kutta, wyobraźmy sobie słowo kutta, czyli ku, zjeść w czasie przeszłym prostym i tutaj też jakieś zmęczenie czy ból. Ku, ku, ku. I właśnie w ten sposób zapisuje się to w mangach. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki rodzaj wiedzy również się przyda. Dajcie znać, co o tym myślicie, piszcie komentarze. Jeżeli się spodobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnych odcinkach.